Nie jesteśmy w miejscu przypadkowym. Też specjalnie rozmawiając o tej konferencji wybraliśmy to miejsce, czyli nową Izbę Poselską. To tutaj, szanowni państwo, obradowała Izba Poselska Sejmu Rzeczypospolitej. To tutaj obradowali posłowie w XVIII wieku. Na marginesie możemy powiedzieć, że rzadko który z sejmów w XVIII wieku dochodził do skutku. Natomiast to tutaj te racje i te racje patriotyczne się ucierały w tym miejscu. To 10 metrów stąd, na drodze państwa, kiedy państwo się zarejestrowaliście na konferencję, to tu są te drzwi, pod którymi protestował Tadeusz Rejtan. I to tutaj pracowali posłowie podczas Sejmu Wielkiego. Także odpowiedzialność na dzisiejszych dyskutantach jest wielka. Tak trochę na samym końcu, nawiązując do tytułu konferencji, to dobrze, że te dwa kolory, te dwie Polski, te dwa spojrzenia na patriotyzm spotykają się na zamku, będą miały okazję się spotkać, usłyszeć, zobaczyć i może nawet zrozumieć. Trochę teraz nawiązując do tego, co w Kościele się dzieje, potrzebny jest tutaj duch synodalności i jak to z synodem, czy przyniesie owoce, to nie wiemy, ale warto próbować. Życzę dobrych obrad. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Po pierwsze bardzo dziękuję, że zgodziliście się Państwo przybyć, to znaczy, że przyjęliście zaproszenie, gdyż temat patriotyzmu nie jest łatwym tematem. To jest, z jednej strony niektórzy go porównują właśnie do takiego powietrza, którym oddychamy, czegoś naturalnego, normalnego, ale z drugiej strony powiedzenie komuś, czy ty jesteś patriotą, jest gdzieś jakąś taką, bym powiedział, wręcz agresywnym pytaniem, które wykluczającym. Dwa kolory między buntem a posłuszeństwem. To nasze wspólne spotkanie pod jedną flagą, biało-czerwoną, ma być właśnie takim zaproszeniem do takiego myślenia inkluzywnego, do tego, żebyśmy sobie mogli powiedzieć, co nas różni, ale żebyśmy również w tych różnicach poczuli, że to jest jednak element polskiego patriotyzmu. Patriotyzmu właśnie, w którym możemy się różnić, ale możemy się też uzupełniać. Temat chcemy tej dzisiejszej dyskusji z cyklu 4 rozpocząć, myślę, od razu trudnego tematu, który dotyczy stosunku Polaków do władzy. Dlaczego się tak buntujemy, gdzie są, bym powiedział, co nas tak niepokoi, ale jednocześnie co skutecznie zrobić, żeby nie tylko się buntować, ale również osiągnąć cele, czyli budować wspólnotę. Ja na pewno nie będę udzielał tych odpowiedzi, tylko mamy wspaniałych gości, którzy mam nadzieję, że jednak odważnie powiedzą nam też o takim spojrzeniu właśnie historycznym, to znaczy co jest już w nas zakorzenione ze względu na nawet na naszą historię, na nasze bunty, nieposłuszeństwa, ale z drugiej strony jak ten nasz patriotyzm powinien wyglądać w XXI wieku, tuż właśnie przed Konstytucją 3 Maja, gdzie za chwileczkę tutaj nasz Trakt Królewski, dzisiaj w barwach Warszawy i Ukrainy, już za chwileczkę w barwach biało-czerwonych, na ile on jest pojemny. Na ile umiemy zapraszać ludzi do patriotyzmu, być jednocześnie patriotami, a czy jeżeli ktoś nam mówi właśnie, że jesteś patriotą, czy przyjmujemy to z dumą i czy chcemy również ten patriotyzm zarówno swoim przykładem, ale również naszym dzieciom, wnukom również w jakimś sensie promować. W tym momencie przekazuję głos redaktorowi Michałowi Szułdrzyńskiemu, który za chwileczkę przedstawi gości i będzie dla Państwa prowadził dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Chciałem przedstawić naszych dzisiejszych wybitnych specjalistów. Jest z nami pani profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, kierownik pracowni literatury oświecenia, specjalizuje się w kulturze XVIII-wiecznej Polski, jeżeli tak można powiedzieć. Pani profesor Joanna Kurczewska, socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat zajmuje się tematyką pojęcia narodów, filozofii i socjologii. Dzień dobry, pani profesor. Pan dr Marcin Kędzierski, Katedra Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, były prezes Klubu Jagiellońskiego. Pan dr Jarosław Kuisz, doktor nauk prawnych, współzałożyciel i redaktor naczelny Kultury Liberalnej. Ja nazywam się Michał Szułdrzyński, jestem zastępcą redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, szefem magazynu Plus Minus i będę miał zaszczyt prowadzić dzisiejszą dyskusję. Zostaliśmy wprowadzeni w ten temat, w to miejsce, w związku z tym pierwsze pytanie nie może nie dotyczyć Konstytucji 3 maja. Chciałem zapytać panią profesor Grześkowiak-Krwawicz, jak wygląda w tej tradycji XVIII-wiecznej to napięcie pomiędzy porządkiem a buntem, posłuszeństwem wobec państwa a sprzeciwem. Jakie były te państwowotwórcze i patriotyczne motywacje twórców Konstytucji 3 maja? Jak wyglądało wtedy to rodzące się poczucie patriotyzmu? Ale nazywano ją innymi słowami, słowami zaczerpniętymi od Rzymian, a więc to była amor patrie, czy caritas patriam raczej, bo to miała być miłość taka bezinteresowna, troska, miłość. Tych nazw jest zresztą bardzo dużo, ja je bardzo lubię i postawa bycie to była miłość właśnie ku ojczyźnie, albo nawet wiara ku Rzeczypospolitej, a więc słowo pojawia się późno, idea pojawia się znacznie wcześniej. Z tym, że to jest trochę inna idea niż ta, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. My jesteśmy już wychowani w państwach narodowych, gdzie idea patriotyzmu jest właśnie kwestia narodu, kwestia kultury, języka, krwi, chciałoby się powiedzieć, przynajmniej w tej wersji bardziej nacjonalistycznej. Natomiast idea patriotyzmu, która pojawia się co najmniej w XVI wieku, podkreślmy, przede wszystkim wśród szlachty. Dlaczego? Bo to jest idea, którą mogą rozumieć, głosić ludzie, tylko ludzie aktywni politycznie, czyli obywatele. To jest charakterystyczne, jak szybko w Rzeczypospolitej, znacznie szybciej niż w większości krajów europejskich, przetłumaczono słowo obywatel z łacińskiego civis, cives, obywatel, obywatele. U nas to się już pojawia w XVI wieku. Jest takie ładne pisemko, bardzo je lubię, filopolites, czyli właśnie obywatel dobrze swej ojczyźnie życzący. I to już jest, ten podtytuł jest już po polsku. Także bardzo szybko wchodzi to słowo i rozumienie patriotyzmu jest obywatelskie, a nawet powiedziałabym partycypacyjne, czyli tylko ten, kto uczestniczy w życiu politycznym, może kochać ojczyznę, bo tylko on ją naprawdę ma. W związku z czym zresztą w XVII wieku szlachta polska uznała, że patriotyzm w monarchiach absolutnych jest niemożliwy. Tu się dokonuje dość wyraźne rozróżnienie. U nas oni pozostają wierni tej starszej idei miłości ojczyzny, podczas gdy w Europie w XVII wieku dokonuje się rozdział, szczególnie w państwach monarchicznych czy absolutnych, rozdział między patriotyzmem, tym tradycyjnym, właśnie tym partycypacyjnym, oni to mówią, że nie. Zaczyna być patriotyzm może bliższy naszemu, ale w tym jest bardzo ważna też miłość do króla, do monarchy. U nas ta miłość do monarchy w XVII wieku zdecydowanie słabnie, natomiast nie słabnie idea, że kochają państwo, tylko ci, którzy, właśnie państwo to nie jest tu właściwe określenie, to zresztą jest do tego pytania, wbrew pozorom, to nie jest dygresja, to prowadzi do pytania, które pan też zadał. Mianowicie oni inaczej postrzegają państwo i również kiedy powstaje Konstytucja 3 maja, to jest bardzo ważne, bo w XVII wieku w całej Europie państwo zaczyna się rozdzielać, zaczyna istnieć jako persona ficta, jako pewna konstrukcja zewnętrzna wobec społeczeństwa. Tymczasem takie rozdzielenie nie dokonuje się w Rzeczypospolitej. Państwo ciągle zostaje wspólnotą obywateli. To jest civitas, to jest Rzeczpospolita, Respublika. I tak będzie aż do końca, aż do konstytucji, łącznie z konstytucją. Dlaczego to jest ważne? Bo pytanie o stosunek obywateli do państwa jest pytaniem obok tego, co oni wtedy rozumieli i jak do tego podchodzili. Oni uważali, że państwo to my, w związku z czym Nie ma czegoś zewnętrznego, co my sądzimy o państwie, bo państwo tworzymy my i koniec, i już. I to jest jakby pewna podstawa patrzenia, no również kwestia patriotyzmu. Ten patriotyzm miał swoje wady, miał swoje zalety. Jego ogromną zaletą było to, o co też poniekąd pan pytał, co tutaj już padło, to znaczy ten patriotyzm był patriotyzmem łączącym ludzi niezależnie od ich wiary, języka, pochodzenia etnicznego czy miejsca zamieszkania, byle to było w ramach tej samej wspólnoty, tej samej Rzeczypospolitej. To było bardzo ważne po Unii. Akt Unii mówił, że dwa ludy i narody spoiły się w jedną Rzeczpospolitą. I to jest bardzo charakterystyczne, szczególnie ważne to jest przy Litwinach, bo Litwini mieli bardzo duże poczucie swojej tradycji, własnego państwa, no im zostało. Ale jednocześnie, kiedy Litwini mówią o ojczyźnie w XVII wieku, nawet pod koniec XVI, mogą mówić o Litwie, o Wielkim Księstwie, mogą mówić o całej Rzeczypospolitej. Ja bym powiedziała wtedy, że jest tak, że ojczyzna nie zawsze oznacza Rzeczpospolitą, ale Rzeczpospolita zawsze oznacza ojczyznę. I to jest ważne, szczególnie w tych początkach. To jest bardzo ważne, bo to jednoczy przynajmniej społeczeństwo szlacheckie, jeśli nie inne, bo trudno mówić o patriotyzmie chłopskim w tym czasie. Ktoś, kto, tak jak mówiła nasza szlachta, ktoś, kto nie ma niczego w tym państwie i nie ma żadnego wpływu, nie może być też patriotą. I to jest bardzo ważne, ale właśnie to jest jednocześnie patriotyzm wyłączający, bo kochać ojczyznę mogą tylko ci, którzy są obywatelami. Ci, którzy nie są obywatelami, jakby nie istnieją. I tak rzeczywiście jest aż do Sejmu Czteroletniego, w którym to się zaczyna bardzo wyraźnie zmieniać, bo już mieszczanie wchodzą w dyskusje polityczne i oni konstytucję popierają. To jest jednocześnie dość niebezpieczna koncepcja właśnie tej miłości ojczyzny, jaką, co daje ojczyzna. To jest pewien kontrakt w tej koncepcji patriotyzmu. Ojczyzna daje wolność, w związku z czym póki ona tę wolność daje, no to my ojczyznę kochamy. Ale to jest o tyle niebezpieczne, że w momencie, kiedy uznajemy, że ojczyzna nam tej wolności nie daje, no to my mamy prawo wystąpić przeciwko ojczyźnie. To są te bunty, o które pan pytał. Właściwie nie bunty, to nie były bunty, właśnie o to chodzi. Oni uważali, że występują, że są w swoim prawie. Przy czym w którymś momencie szlachcie zaczęło się mylić. Zaczęła im się mylić, co to jest wolność Rzeczypospolitej i co są ich wolności jako stanu szlacheckiego poszczególne. Zaczyna dochodzić do tego, że jeżeli ktoś się czuje ograniczony jakoś w swoich prywatnych swobodach, to zaczyna uważać, że ma prawo wystąpić przeciwko wspólnocie, nie państwu, wspólnocie. I to się już robi niebezpieczne. Przy czym wszyscy uczestnicy naszych rokoszy, czy Rokoszu Zebrzydowskiego na początku XVII wieku, czy Lubomirskiego, czy Konfederacji Barskiej, wszystkie te wystąpienia są pod hasłem obrony ojczyzny oczywiście. Tylko ojczyzny i wolności, a potem coraz bardziej tylko wolności. Także to jest bardzo piękna idea, która jest też podstawą Konstytucji 3 Maja i podstawą przyjęcia jej, bo trzeba mieć świadomość, że Konstytucja została ustanowiona, jak wiemy, 3 maja 91, ale w lutym 92 została zaaprobowana przez sejmiki szlacheckie, czyli przez szlacheckich wyborców. I to praktycznie na kilkadziesiąt sejmików 5 się nie wypowiedziało dyplomatycznie. Natomiast wszystkie pozostałe albo przysięgli na wierność, albo co najmniej wysłali delegatów na Sejm z podziękowaniem. Czyli sejmiki szlacheckie uznały, że to było coś ważnego dla Rzeczypospolitej, dla wspólnoty, dla państwa i zaakceptowały. Także te tradycje patriotyzmu tego dawnego z jednej strony są bardzo ważne i one się przepoczwarzą. To widać w Powstaniu Kościuszkowskim, kiedy pewne koncepcje bardziej nowoczesne nagle przestają się sprawdzać. Nie bardzo sprawdza się na przykład rozdzielenie wolności tej negatywnej i pozytywnej, które wprowadziło oświecenie, która była bardzo ważnym podziałem, bo można było wreszcie zauważyć chłopów i powiedzieć, że należy im się ta wolność, którą my nazywamy negatywną, ale to się nie sprawdza w warunkach utraty niepodległości, czyli sprawdza się to stare republikańskie przekonanie, że bez Rzeczypospolitej nie będzie wolności. I co mówi akt Powstania Kościuszkowskiego? Ojczyzna nam się wraca, wolność z nią. I wchodzimy w wiek XIX, walkę o wolność, która jest walką o ojczyznę. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie chciałem skierować do pana doktora Kuisza. W pańskiej książce Koniec pokolenia podległości, którą trzyma pan w ręku chyba skądinąd, są dwa bardzo ciekawe momenty, albo właściwie przeciwstawienie tego pokolenia, o którym mówiła w tej chwili pani profesor Grześkowiak-Krwawicz, które no, wydawało mu się, że uratowało Rzeczpospolitą, a ona przestała istnieć, i takiego szoku narodowego. Przeciwstawia pan to pokolenie pierwszemu dorosłemu pokoleniu, które się urodziło i wychowało w całkowicie niepodległej Polsce dzisiaj. Jakie są tutaj różnice i podobieństwa w rozumieniu tego napięcia pomiędzy posłuszeństwem a buntem w rozumieniu właśnie patriotyzmu? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i dziękuję też za możliwość wysłuchania tego wprowadzenia, fantastycznego zupełnie. Tak, rzeczywiście dziękuję, Michale, za pytanie. Napisałem książkę Koniec pokoleń podległości, w którym chciałem zwrócić uwagę na coś, co ku mojemu zdumieniu wcześniej nikt nie zwrócił uwagi. Wydawało mi się to dość oczywiste, a takie nie jest. I może tylko przypomnę, bo może niektórzy nie mieli okazji się z tym zapoznać. Otóż, proszę Państwa, my żyjemy w takiej sytuacji, która na tle historii jest zupełnie wyjątkowa. Na tle historii Polski. Otóż po raz pierwszy od XVIII wieku we własnym państwie urodziło się i wychowało całe pokolenie. Jeżeli pokolenie policzymy na 25 lat, to jest to sytuacja bez precedensu, ponieważ Druga Rzeczpospolita, jakkolwiek na to nie spojrzeć, to ledwo się pewne rzeczy zaczęły dziać, ledwo zaczęło dorastać to pokolenie. Już przychodzi rok 1939 i prawda, wracają stare kody kulturowe. Dlaczego to jest ważne? I tu nawiązując do twojego pytania, dlatego że to nie jest tylko kwestia jakichś takich cezur czy dat tylko. W istocie to, co mnie bardziej interesowało, to oznacza, że to jest rodzaj, mówiąc trochę tak współcześnie, rodzaj oprogramowania. To jest sposób myślenia. I ten sposób myślenia, który dominuje w Polsce, to jest cały czas sposób myślenia wyprowadzony z kultury podległości. To pani profesor doskonale powiedziała, dlaczego rok 1789 jest w zasadzie pewną zwrotnicą. Wyhamowują pewne procesy reformatorskie, mogły się wydarzyć piękne rzeczy, mogły się wydarzyć brzydkie rzeczy, ale tak naprawdę po trzecim rozbiorze Polski, polska kultura musi sobie poradzić z zupełnie nowym zadaniem, tu upraszczam, to jest przetrwać w warunkach bezwłasnego państwa, ponieważ pod koniec XVIII wieku to nie było zupełnie oczywiste. Zgodnie z teoriami umowy społecznej, którym hołdowano wówczas, znika państwo, w zasadzie znika także społeczeństwo. Ono się powinno rozpaść. I Polacy odkrywają na różnych obszarach życia społecznego, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jednak da się utrzymać. To, że to było nieoczywiste, to warto podkreślić, że są podmioty państwowe, które mniej więcej w tym samym czasie znikają, już się nie odrodziły jako własna państwowość. Mniej więcej w tym samym czasie znika Republika Wenecka, także po całych stuleciach, prawda? Już w tej formie się nie odrodziła. I teraz my żyjemy w wyjątkowych czasach, ponieważ pomiędzy 1795 rokiem a rokiem 1989 stworzyliśmy sobie bardzo potężną kulturę na czas przetrwania bez własnego państwa albo też kwestionowania własnej państwowości. I tu trochę pojawia się ten wątek, o który pytałeś, buntów, napięć itd. Jednym z ważnych elementów, ważnych kodów kulturowych polskości, waloryzowanym pozytywnie, jest opór wobec władzy, sprzeciwianie się wobec władzy, ponieważ w zasadzie przez te 200 lat plus minus to jest władza mniej lub bardziej opresyjna w stosunku do nas. I teraz my wnosimy kulturę podległości przez tę cezurę. Ona się tak wlewa jak płyn wraz z nami, to jest to, co mamy w głowach, i nagle znajdując się w takiej sytuacji na tle polskiej historii wyjątkowej, że to jest już trzecia dekada i że nie jesteśmy, po drugiej stronie naszym przeciwnikiem, choćby politycznym, nie jest zaborca, nagle okazuje się, że my mamy elementarne kłopoty z nazywaniem tego, co się dzieje. I jednym z takich przykładów, proszę zwrócić uwagę, to jest to, że w zasadzie my, próbując poradzić sobie z przeciwnikami politycznymi, sięgamy do takiego języka, który jest bardzo mocny. To znaczy, to jest język choćby szukania kogoś, kto będzie zdrajcą, a niekoniecznie przeciwnikiem politycznym. To nie jest tak, że to jest obojętne słowo, ponieważ słowo zdrajca nas odsyła kolejnymi ogniwami do targowicy i odsyła nas do, w końcowym rozrachunku do sytuacji, w której zdrada oznacza prowadzenie do upadku państwa. I to jest wielka trauma, wielka nasza wspólna trauma, tak chyba mogę powiedzieć, ponieważ państwo polskie upadało nie raz, formy państwowości mówiąc dokładnie, ale wielokrotnie. Więc z różnych rozmów, które miałem okazję prowadzić przed pisaniem tej książki, wynikało, że wiele osób obawiało się tego, że w zasadzie bardziej racjonalne jest założenie, że państwo polskie się nie ostanie. Że to jest rodzaj takiego cudu dziejowego, co nam się zdarzyło po 1989 roku i że jest jakiś data przydatności do spożycia, mówiąc brzydko, i że na wszelki wypadek, to jest drugi taki ważny element, który trochę może mówi o naszej sferze publicznej, naszych kłopotach, to jest na wszelki wypadek lepiej zachowywać tę kulturę podległości, ponieważ ona wykazała swoją przydatność. Jednym z takich przykładów bardzo ciekawych, wydaje mi się, są relacje państwo-kościół, ponieważ proszę sobie tak zrobić takie ćwiczenie w duchu własne. Jeżeli państwo się by mieli zastanowić, czy państwa zdaniem za 100 lat będzie istniał na pewno państwo polskie czy Kościół katolicki w Polsce? No to państwo sobie odpowiedzą. Podejrzewam, że nie będziemy się różnić w tych odpowiedziach. I teraz chodzi mi o to, że skąd my mamy... Przecież nie wiadomo, prawda? Obiektywnie rzecz biorąc, nie wiadomo. Ale ten rodzaj oprogramowania, który my wynieśliśmy z kultury podległości, pewne rzeczy nam podpowiada. I teraz, jak na przykład pojawia się w sferze publicznej spór o państwo-kościół, to on jest czymś fundamentalnie innym w Polsce niż we Francji. We Francji też, prawda, oddzielano państwo od kościoła w dramatycznych okolicznościach, ale nie mają państwo traktowania kościoła katolickiego jako coś, co jest państwem zapasowym. To jest państwo zapasowe. Tak, na wszelki wypadek lepiej, żeby było silne. Bo gdyby się coś działo, to wiadomo, że w ciągu ostatnich 200 lat, pomimo że prawda jest zawsze o wiele bardziej złożona, to będzie być może takim rozwiązaniem racjonalnym, bo nigdy nic nie wiadomo. I teraz wydaje mi się, że jak mielibyśmy... To jest duży temat, może jeszcze będzie okazja kilka słów na ten temat powiedzieć, ale jeżeli zastanawiamy się nad tym oprogramowaniem, które wnieśliśmy, to jednym z wielkich problemów w związku z tym kultury podległości jest stosunek do państwa, ale i do prawa. Wielkim problemem. I tu, żeby nie mówić zbyt długo, powiem tylko dosłownie fragment. Do 1989 roku, tu na pewno pani profesor opowie na ten temat więcej i lepiej, do 1989 roku opisywano polski stosunek do państwa i prawa w kategoriach takich jak destrukcja normatywności, anomia, generalnie najrozmaitsze naukowe określenia na temat wielkiego kryzysu po wprowadzeniu stanu wojennego i lata 80. stosunku polskiego do praworządności. I przychodzi 1989 rok i to jest bardzo ciekawe, że praktycznie z dnia na dzień trzeba zmienić stosunek z skrajnie negatywnego na skrajnie pozytywny. No to się, proszę państwa, rozsądnie rzecz biorąc nie może tak udać, bo to jest proces. To nie może być tak, że się przestawi wajchę i to się powiedzie. Bardzo pięknie, ostatnio przypominam sobie publicystykę profesora Winczorka, bardzo pięknie na ten temat pisał, chcąc tej zmiany, ale zdając sobie sprawę, że to jest bardzo trudne. Jednym z takich etapów, tu patrzę na pana profesora, było oczekiwanie w stosunku do uchwalenia konstytucji. Tak? Skoro mówimy o 3 maja, to konstytucja z 1997 roku przez całe lata, dzisiaj już o tym zapomniano, przez całe lata była takim punktem odniesienia uchwalmy ją, wtedy będzie trochę lepiej, zacznie się poprawiać, zaprowadzimy pewien ład i porządek. Znowu patrząc okiem socjologów prawa, to było zbyt... Może, ale tak tylko patrzę, ale to było z pewnością oczekiwanie na wyrost i wydaje mi się, że z kultury podległości wnieśliśmy ten problem z państwem i z prawem i wydaje mi się też, że my sobie wcale z tym jeszcze nie poradziliśmy, ponieważ, żeby być dobrze zrozumianym, to, co nazywam bardzo upraszczając kulturą podległości, to jest tak silny zestaw kodów kulturowych, że one do dziś są reprodukowane w szkole. I pewnego rodzaju zachowania są po prostu wartościowane pozytywnie na tle naszej kultury i one, i to miało sens w warunkach, w których straciliśmy państwo albo forma państwowości była niepełna. Ale staje się wielkim problemem, albo nawet wielkim problemem w sytuacji, kiedy jesteśmy we własnym państwie i to trochę przypomina, jak Kornel Morawiecki chciał wiecznie wywracać stolik. Chodzi oczywiście, odnosząc się do okrągłego stołu. Pytanie, jak długo można wywracać stolik, żeby on nie doprowadził nas na manowce, ale na dobry początek może po prostu warto postawić taką diagnozę, powiedzieć sobie, że stajemy przed lustrem, taki jest nasz zasób kulturowy i pytanie, co my z tym zrobimy. Bo skoro patriotyzm odwołuje nas do wspólnoty i mówimy o tym, co nas łączy, to nie pojawiło się jeszcze w naszej dyskusji dzisiejszej pojęcie ważne dla patriotyzmu, które i pan doktor, i jego środowisko długo przepracowywało i dyskutowało, czyli kategoria dobra wspólnego. Jak ono się ma do tego napięcia w patriotyzmu rozumianego, tego napięcia patriotyzmu jako posłuszeństwa i buntu? Dziękuję za zaproszenie. Pozwolą państwo, że ja rozpocznę od takiej osobistej dygresji odwołującej się do tego, o czym mówiła pani profesor, o tym, że patriotyzm to jest miłość ojczyzny i też mówiliśmy trochę o tym, czym jest ta miłość. Ja bym chciał zadać pytanie, to czym jest ta ojczyzna? I spojrzeć nawet na swoją własną rodzinę i spojrzeć na swoich pradziadków, 4 pradziadków, spośród których jeden był austriackim urzędnikiem, który zginął w oblężeniu Przemyśla w 1918 roku. Drugi był lwowskim mieszczaninem, a później oficerem Wojska Polskiego. Trzeci był takim lokalnym działaczem śląskim, polskim działaczem śląskim. A 4. był w zasadzie Niemcem walczącym w armii cesarza Wilhelma. I kiedy mam sobie zadać pytanie, co jest moją ojczyzną, to nie jest takie proste pytanie, tak? Nawet tak patrząc historycznie, gdzie część rodziny właśnie z Lwowa, druga część rodziny ze Śląska. I teraz, kiedy ja się rodzę w latach 80., kiedy dojrzewam w nowym państwie już w ramach, powiedzmy, nie jestem rocznik 89, urodziłem się nieco wcześniej, ale powiedzmy taka pamięć jest już w III RP, no to zadaję sobie pytanie, co jest tą moją ojczyzną? I tutaj problem pojawia się taki, że polskie państwo w roku 89 powstało w takim historycznym momencie, kiedy to państwo narodowe zaczyna przeżywać trudności. Kiedy ono zaczyna się zmieniać, kiedy ono ze względu też na pewne procesy społeczne i gospodarcze, też w tym procesy globalizacyjne, zmienia swój charakter. To znaczy zaczęliśmy budować państwo i jego instytucje w momencie, w którym te instytucje zaczęły także w świecie Zachodu przeżywać problemy. Czyli świat Zachodu zbudował państwo i wkroczył w te dylematy, w te różne problemy już z gotowymi instytucjami. My zaczęliśmy wkraczać i budować państwo w latach 90., kiedy już te problemy były obecne w świecie. Więc żyjemy w takim... Oczywiście dzisiaj mamy wojnę w Ukrainie i mamy wielki powrót w ogóle do idei państwa, no ale pytanie, czy to jest tylko taki przejściowy wybuch tej idei państwa, a tak naprawdę nie jesteśmy świadkami jakiegoś schyłkowej instytucji, chociaż oczywiście dopiero post factum będziemy mogli stwierdzić, że za 100 lat powiemy sobie, że no, przełom XX i XXI wieku to był schyłek państwa narodowego, takie jakie powstało gdzieś na początku XIX wieku. I teraz, kiedy ja pytam swoich studentów, żeby sobie zadali takie pytanie, kim są i mieli zdefiniować swoją własną tożsamość, to oni odpowiadają, że są córkami, synami, są braćmi, siostrami, są studentami, są Małopolanami, są kobietami, mężczyznami. I w tych pierwszych, bo każę im pisać tylko pierwszych pięć odpowiedzi, w tej pierwszej piątce nie pojawia się w ogóle słowo Polka, Polak. Tak? I to jest dla mnie ciekawe, tak? Że ta świadomość narodowa jest nieobecna w takiej mentalności moich studentów i to już od kilku ładnych lat. I ja nie mam wrażenia, żeby oni mieli poczucie, że ta wspólnota, bo to było powiedziane, że ta polskość jest czymś oczywistym. Tak? Dla nich to jest abstrakcyjne, że oni doświadczają pewnych problemów i jak myślą o dobru wspólnym, wracając do twojego pytania, to dla nich to dobro wspólne jest pojęciem może znacznie szerszym, bo te dobro wspólne się odnosi troszkę do wspólnych problemów. Jakie mamy dzisiaj wspólne problemy? Naszym wspólnym problemem jest dzisiaj wolność słowa, ale to jest problem, który nie dotyczy tylko Polski, ale całego świata, bo przecież korzystamy z mediów społecznościowych i żyjemy dzisiaj informacją o przejęciu Twittera przez Elona Muska. Tak? I co to oznacza dla wolności słowa, dla możliwości naszej ekspresji, czy w ogóle wyrażania wolności słowa. Kiedy mówimy sobie o naszym, nie wiem, o takich podstawowych rzeczach jak dobro żywnościowe, no to patrzymy, co dzieje się na całym świecie, tak? Czy gdzieś tam jest susza, bo przecież korzystamy z dóbr żywnościowych produkowanych na całym świecie. Nasze bezpieczeństwo i bardzo wiele różnych wymiarów zależy od tego, co dzieje się na świecie. Nasza pogoda, to, że mamy ocieplenie klimatu, zależy od tego, co dzieje się na całym świecie i w jakimś sensie to zależymy od tego, co dzieje się na świecie, ale też jesteśmy współodpowiedzialni. No 200 lat temu myślę, że nie było świadomości, że jesteśmy współodpowiedzialni za los indyjskiego chłopa, a dzisiaj wydaje mi się, że tak jest, choćby poprzez ruch fair trade. To jest nowe, ale to się coraz mocniej pojawia i możliwe, że dzisiaj moja studentka czy mój student w wieku 20 kilku lat czuje większą wspólnotę ze swoim rówieśnikiem, 20-kilkulatkiem żyjącym we Francji, w Hiszpanii, niż z 60-letnim Polakiem. Tak? Więc to pytanie, czym jest ta ojczyzna, bo co jest tym dobrem, które my mamy w sposób aktywny wspierać albo o które powinniśmy się troszczyć, no nie jest pytaniem banalnym. I teraz to może wydawać się zastanawiające z perspektywy środowiska, które reprezentuję, czyli Klubu Jagiellońskiego, kojarzonego raczej z pewnym wrażliwością konserwatywną, ale kiedy spojrzymy sobie na katolicką naukę społeczną, na to nauczanie społeczne, które papieże proponują w zasadzie od lat 60., to kiedy czytam encyklikę Pawła VI Populorum Progressio z 1967 roku, on tam nie pisze o państwie. On pisze o jednostce i pisze o społeczności międzynarodowej. I kolejni papieże bardzo mocno odwołują się właśnie do jednostki i do wspólnoty rozumianej jako społeczność międzynarodowa, jako wspólnota ogólnoludzka, czy taka wspólnota człowieczeństwa. I oczywiście można traktować, że to jest przypadek, a może jest tak, że ten Kościół, który jest instytucją długiego trwania, i który widział narodziny państwa i może tak naprawdę zobaczyć koniec tego państwa, widzi, że ono się już, w jakiś taki swoim głębokim namyśle, że ono się będzie zmieniać. I od 50 lat już stara się pokazać w tym swoim nauczaniu, że musimy nauczyć się funkcjonować może w innych już społecznościach niż społeczeństwa państwowe. To rodzi pewne problemy, tak? Bo ostatnio żyliśmy, znaczy w ogóle debata publiczna żyła tym oceną reakcji papieża Franciszka na wojnę w Ukrainie, tym, że ta reakcja jest nieadekwatna, że on sobie w ogóle nie radzi z tym odniesieniem się do tego, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Tak? W ogóle się nie odwołuje do tej rzeczywistości państwowej, tylko mówi o rosyjskich żołnierzach, ukraińskich żołnierzach, o uchodźcach, tak jakby państwa w ogóle nie istniały. Więc oczywiście to ma pewne słabości. Tak? Jesteśmy w takim okresie przejściowym, kiedy no, te państwa wciąż istnieją, się do nich odwołujemy, ale może jest tak, że dzisiaj Polacy, i to jest, ja na to pytanie nie mam odpowiedzi, ono jest bardzo ciekawe, bo przecież Polska raczej nie jest znana z jakiegoś wysokiego kapitału społecznego, zaufania, zresztą zawsze jesteśmy krytykowani, jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o kapitał społeczny, ale mamy jakiś specyficzny rodzaj tego kapitału społecznego, który sprawił, że przyjmując te ponad 1,5 miliona uchodźców, nie mamy obozów, a te osoby są traktowane jako de facto członkowie rodziny, przyjmowane pod dachem Polek i Polaków. I to jest ciekawe, tak? Dlaczego tak się stało. I też, czy to są przyjmowane osoby, właśnie pomagamy my jako Polacy, pomagamy Ukraińcom, czy nie? My jako, nie wiem, Janek, Krysia, Kasia, pomagamy Igorowi, pomagamy, nie wiem, jakiejś Lenie, Oksanie i tak dalej, tak? Czy pomagamy dlatego, że są Ukraińcami, czy pomagamy dlatego, że czujemy, że to jest młoda matka, ja sama jestem młodą matką i czuję, że potrzebuję pomocy. I to pomoc ma charakter, że ona jest, bierze się z poczucia człowieczeństwa, a nie z takiego poczucia, że teraz ja jako Polka czy Polak jestem, mam pewną powinność, żeby pomóc sąsiedniemu państwu, tak? Czy narodowi, tak? Ale rozumieniu w sensie takim państwowym. Więc wydaje mi się, że to jest taki ciekawy moment. No i on każe zadać w ogóle wiele pytań o to, czym jest dzisiaj patriotyzm i co jest tym dobrem wspólnym, co jest tą podstawową wspólnotą odniesienia. Czy faktycznie to jest wspólnota narodowa? Czy może jest tak, że dzisiaj musimy myśleć o tych wspólnotach szerzej, bo to jest moja wspólnota rodzinna, lokalna, tego, co jest blisko, ale tak naprawdę to też jest moja wspólnota z ludźmi w Ukrainie, ale to też jest moja wspólnota z ludźmi żyjącymi we Francji, w Japonii, w Indonezji czy w Brazylii. I Kościół katolicki, a to jest akurat bliska mi tożsamość, czyli właśnie katolicka nauka społeczna, w jakimś sensie podpowiada mi, że ta moja powinność, to moje caritas, no nie powinno się ograniczać do wspólnoty narodowej, tylko do znacznie szerszej wspólnoty ogólnoludzkiej. Dziękuję. Pan doktor wprowadził sytuację bieżącą, o którą nie można nie wspomnieć w naszej dyskusji, dlatego że jednak zarówno rosyjska agresja na Ukrainę, jak i olbrzymi napływ uchodźców przed wojną no, sprawiają, że te dotychczasowe, po pierwsze, spory o patriotyzm. Kilkanaście lat temu mieliśmy do czynienia z taką bardzo ostrą dyskusją, nazwijmy go, pomiędzy patriotyzmem militarystycznym a pacyfistycznym. To z jednej strony, a z drugiej strony właśnie było bardzo często społeczeństwo polskie krytykowane jako takie jeszcze nie w pełni obywatelskie, że ono nie potrafi się zachować obywatelsko. Chciałem zapytać wszystkich Państwa o te wnioski z tych ostatnich 2 miesięcy. Wiem, że to nie będą wnioski poparte gotowymi badaniami, raczej to będą uwagi natury publicystycznej, ale bardzo byłbym ciekaw. Zacznę, tak jak w poprzedniej kolejności. Cytat z badań. Bardzo proszę, tylko do mikrofonu, proszę. Znaczy, proszę Państwa, w badaniach patriotyzmu szalenie jest ważne, kiedy te badania się robi. I badanie, które było robione w 2010, będzie miało stosunek do religii czy stosunek do państwa i narodu. Ale i tutaj mam cytat z badań, były to badania i sondażowe, i badania jakościowe, czyli oparte na wywiady i młody człowiek dość, 30-letni z Gdańska powiedział tak na pytanie właśnie, jaki on ma stosunek do patriotyzmu narodu i do innych jeszcze więzi, bo to było z taką możliwością. Tak powiedział. Codziennie jednak nie myślimy o wzniosłych ideach. Nikt nie jest naczelnikiem Piłsudskim, żeby codziennie myśleć o narodzie. Dlatego, że w czasach pokoju, w okresach społecznej harmonii politycznej i stabilności nie ma potrzeby analizować kwestii, które są praktycznie niewidoczne. Jak jest dobrze w państwie, to się o tym nie myśli. Jednakże kiedy nadchodzi czas dramatycznych wydarzeń, czy to w życiu prywatnym, czy w publicznym, poczucie narodowej tożsamości powraca i jest intensywnie doświadczane. Oto do tej drugiej części naszej dyskusji. Co ten nadzwyczajny stan? Czy on pokazuje coś nowego w polskim społeczeństwie, czy właśnie do tych tradycji wraca, które znamy już z tradycji 3 maja? Zakładając, że kolejkę powtarzamy, to znaczy, no, ja rzeczywiście tutaj tak czy owak będę nawiązywać do swojej epoki, bo jest mi łatwiej. To znaczy, ja myślałam, kiedy Pan o to pytał, bardziej o patriotyzmie ukraińskim w tym momencie niż o polskim, bo on pokazuje, że pewne tradycyjne rozumienia, może nie tego, co mamy kochać, ale jak mamy kochać, bardzo się sprawdzają. W końcu Bardzo dobry ten cytat, który Joanno dałaś, to jest znakomity, bo on to doskonale oddaje, ale też doskonale oddaje to, co za moich czasów, czyli w epoce nowożytnej, wczesno-nowożytnej, mówiono o patriotyzmie za starożytnymi. To znaczy, patriota powinien być dobry obywatel, powinien być roztropny w radzie i mężny w boju. I to się w tym momencie zaczyna sprawdzać. Z tą roztropnością w Radzie, być może w Ukrainie bywało różnie, ale mężni w boju są niewątpliwie. No i drugi oczywiście Rzymianie, dulce et decorum est pro patria mori. Wydawało nam się, że to są już nieaktualne, banalne sformułowania, których lepiej może nie używać. Okazało się, że to jest wszystko bardzo aktualne. Także jakby te sytuacje, takie napięcia weryfikują, ale to jest to, co mówiła, co cytowała Joanna, tego młodego umiarkowanie człowieka, no, dla mnie młodego. To jest właśnie tak, że na co dzień trudno puszyć pióra i stroszyć i to bardzo śmiesznie wygląda, kiedy biegają po ulicach młodsi i starsi przebrani w mundury i wołają, że są patriotami. To jest bardzo śmieszne. I z tym, że jest trudno, to są banały, ale jest patriotyzm czasu pokoju, jest patriotyzm czasu wojny. Ukraińcom przyszło się zmierzyć z patriotyzmem czasu pokoju. Czasu wojny oczywiście. Niestety, to jest to, czego ja im życzę. Dlatego to była freudowska pomyłka. Natomiast to, co my robimy, nie wiem, czy to jest patriotyzm, natomiast bardzo mi się to podoba, co robią Polacy. Trudno, nie wiem, czy to w tych kategoriach trzeba rozpatrywać. To, co pan mówił, ja bym powiedziała raczej wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. Myśmy się bardzo chętnie posunęli dla Ukraińców, bo my bardzo dobrze rozumiemy, co tam się dzieje. Myślę, że mimo wszystko kolejne pokolenia mają to zakodowane, ten pewien strach przed tą sytuacją. Ale to jest oczywiście jeden aspekt, bo z drugiej strony po prostu zachowaliśmy się jak ludzie. Nie wiem, czy to do tego są potrzebne kategorie patriotyczne, ale na pewno są to pewne postawy, także postawy obywatelskie, które się sprawdziły. Obyśmy byli jeszcze roztropni w Radzie, bo my na razie jesteśmy na tym etapie, a z tym bywa, zdaje się, różnie. Jego właśnie takim podejściu do tych dwóch wartości, czy do tych dwóch przeciwstawień patriotyzmu pokoju, patriotyzmu czasu wojny, podległości, niepodległości, a może właśnie solidarności w ciągu tych ostatnich 2 miesięcy. No mi się wydaje, że my sobie właśnie, to jest to nieszczęście związane z wojną, które sprawia, że o pewnych rzeczach takich, których na co dzień Michał Bilik napisał całą książkę o banalnym patriotyzmie i wydaje mi się, że mieliśmy znowu pewien przywilej tego, że żyliśmy we względnie spokojnym momencie dziejowym i geopolitycznym. To znowu na tle polskiej historii to się wręcz wydawało nieprawdopodobne. To znaczy, że był taki moment i to jednak kilka lat trwało, kiedy, żeby się dowiedzieć o napięciach geopolitycznych, to trzeba było włączyć telewizor, czy obejrzeć sobie wiadomości za pomocą innym sposobem, ponieważ u nas się w takim sensie przez 200 lat coś się działo, nie działo się nic. Mam wrażenie, że to nas uwierało na tle polskiej kultury, ponieważ wtedy zaczynały się takie pytania o tożsamość właśnie. Dlaczego? Dlatego, że u nas pytania o tożsamość są związane, może tak, to jest jak permanentne jedzenie musztardy. To są dania ostre, to są bardzo mocne przyprawy, a my nauczyliśmy się tego, że bardzo ostro, żyjemy w ostrych warunkach, w związku z tym udzielamy ostrych odpowiedzi, udzielamy ich szybko i kiedy przyszły te czasy, żeby zacząć się delektować takim jedzeniem, które będzie bardziej łagodne, to nagle czegoś nam brakowało, coś nam nie smakowało, coś nas uwierało w tym patriotyzmie bez musztardy. Przepraszam za to porównanie, ale tak mi się nasunęło. I teraz co się dzieje, tak? I teraz zostawiam już jakieś takie może zbyt lekkie porównania na ten moment. 24 luty i nagle z każdym dniem odkrywamy to wartość państwa. Państwa. Proszę zwrócić uwagę na... Wspominamy o tragedii w Buczy, prawda? Proszę zwrócić uwagę, tam gdzie przesunęła się granica, tam natychmiast wlewało się inne państwo i nie oznacza to pojęć czysto abstrakcyjnych, tylko coś, co to są od razu cały zestaw kodów, to są dozwolone formy zachowań, to nie jest tylko kwestia tego, co wolno armii rosyjskiej. To jest coś więcej. To jest cały zestaw zachowań od góry do dołu dozwolonych. To jest cały zestaw kodów kulturowych, które nagle wjechały i na końcu widzimy ofiary. Tutaj pani profesor wspominała o tym, że to jest taki renesans polskich kodów. No właśnie, aż by się chciało powiedzieć, my to wszystko wiemy od 300 lat. Bo jak pamiętam wspomnienia Juliana Ursyna Niemcewicza, to jak on wspomina, co go w dzieciństwie utknęło mu w pamięci w dzieciństwie, że go tak wytrąciło, to on mówi, jak porwali senatorów. I człowiek włącza, prawda, media i dowiaduje się, że Rosjanie porywają urzędników ukraińskich. No to my to wiemy od 300 lat, że to się dzieje. I wtedy, prawda, ten klik, to jest dokładnie taka sytuacja, w której my, mając ten software z podległości, być może paradoksalnie w przyspieszonym tempie znowu przypominamy sobie o tym, co staram się podkreślić, że to jest ważne, o wartości własnego państwa. Że to nie jest tylko tak, jak Polacy my, tak, nie chodzi mi o oni, tylko my uwielbiamy od czasu do czasu sobie powiedzieć, że to jest kamień i kupa albo równie, prawda, barokowe porównanie. Nie, to jest tak, jak Izajasz Berlin, arcyliberał, pisał, to są sposoby życia na co dzień, pewne praktyki życia społecznego. On tak rozumiał liberalizm, że to jest taki to, co można robić na co dzień. Czyli dla niego było to rozpięte pomiędzy przeszłością, teraźniejszością, a jakimś tam myśleniem o tym, żeby to trwało w przyszłość. Dzisiaj widzimy to jak w soczewce, bo każdy milimetr przesunięcia się terytorium państwa ukraińskiego to jest wlanie tej innej formy przeżywania codzienności, dozwolenia na natychmiast, prawda, wyższy poziom przemocy, wyższy poziom, prawda, inny stosunek do państwa, prawa i tak dalej. I to jest milimetr po milimetrze, bo gdy się odzyska to terytorium państwowe, to odkrywamy, znowu sobie przypomnę, o Matko Boska, co tam się działo, prawda? Właśnie sęk w tym, że widać, że granice państwowe zlewają się tu w jedno dramatycznie. W naszej części świata to wiemy, no przecież wystarczy dowolny dokument sprzed 1939 roku wziąć, żeby przypomnieć sobie, prawda, jak wystarczyło przejechać granicę i sobie natychmiast usłyszano, prawda, różnice w codzienności, prawda? Więc znowu może się nam wydawać, że pierwsza Rzeczpospolita jest odległa, druga Rzeczpospolita jest odległa, my nie wiemy, gdzie żyjemy i mamy kłopot z tożsamością, ale wydaje mi się, że co jak co, ale o wartości życia we własnym państwie to sobie przypominamy teraz w całym regionie. Proszę zwrócić uwagę, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Ukraina, my wszyscy zareagowaliśmy automatycznie, a automatyzmy to jest zawsze historia. To jest nasze wspólne doświadczenie. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Nim dam głos, poproszę o odpowiedź w tej sprawie jeszcze panią profesor i pana doktora. Chciałem prosić państwa o przygotowanie głosów albo pytań, bo chciałbym, żebyśmy po tych jeszcze krótkich odpowiedziach mieli jakieś głosy z sali i też można zadawać pytania przez internet, jeżeli ktoś nas ogląda. Także tutaj prosiłbym, żeby państwo wykorzystali jeszcze te dwie wypowiedzi do przemyślenia jakichś swoich pytań czy komentarzy, o których zaraz poproszę. Bardzo bym prosił panią profesor Kurczewską o odpowiedź na pytanie właśnie o te wnioski płynące z ostatnich wydarzeń w świetle tego, o czym rozmawiamy. Znowu zaryzykuję do mikrofonu, niepopularną tezę, mianowicie znaczy wydaje mi się, że ciekawiej na gruncie pewnej mojej panoramicznej wiedzy o kulturach, w tym i o kulturach narodowych, powiem, że mamy do czynienia z rewitalizacją tradycji. Tylko to jest rewitalizacja i na gruncie tych ram, o których mówiłam, nie bez powodu, po prostu mamy do czynienia z czymś takim, jak pojawiają się nowe wariacje. To znaczy ta tradycja za naszą i waszą wolność, wspólnoty, przepraszam bardzo, o której mówiłam, wspólnoty naturalne, prawda? ale również ta wyższość narodu, wspólnoty nad państwem, bo państwo jest robione, proszę zauważyć, ile było, zwracam uwagę, no właśnie, ale zaraz i teraz mamy do czynienia z bardzo ciekawymi, już nie chcę, przykładami, kiedy również i w dziejach całkiem najnowszych mieliśmy do czynienia z takim budowaniem, właśnie z rewitalizacją tego rozróżnienia państwo i naród, ale po to było to rozróżnienie, żeby zobaczyć, w jakich specjalnych, wielkich sytuacjach mieliśmy do czynienia z utożsamieniem narodu i państwa. I chcę też przypomnieć wiele książek na temat 2010 roku, kiedy dziesiątki tekstów pokazywały, że mamy do czynienia, to w jaki sposób obchodziło się żałobę, że mieliśmy do czynienia z utożsamianiem się z narodu i państwa. Mieliśmy do czynienia przy okazji Solidarności, jednak kiedy patrzę na różne te wielkie momenty, mamy do czynienia właśnie z próbami tego łączenia, tego poszukiwania dobra wspólnego, jednak z pewnym repertuarem danych kulturowych, które pozwalają działać i nie tylko myśleć, ale działać w pewien sposób. No więc ja tutaj powiem, że to jest dla mnie, to jest rewitalizacja ta tradycji, ale podkreślam, rewitalizacja i modernizacja, a nie powtarzanie. I proszę zwrócić uwagę, że już w naszym po prostu badania w Krakowie robione i w Warszawie, to jest bardzo dobry argument. W latach 90. by się wydawało, że wszyscy zajmowali się tylko transformacją, prawda? Były pytania, ciągle się robi te badania na temat sympatii do innych narodów. Proszę zwrócić uwagę, szalenie wywindowała się dana, po prostu jesteśmy z Czeczenami. Znaczy, to było podczas pierwszej i drugiej wojny. Proszę zwrócić uwagę, tak samo te wszystkie, bym powiedziała, zmiany za naszą i waszą wolność, która może być i w pracy, przepraszam bardzo, i w kulturze, i w działaniu właśnie takim, to właśnie to jest to odświeżanie. W tej chwili wydaje mi się, że za naszą i waszą wolność, to dlatego proszę zwrócić uwagę, że wcale nie tylko był 2015 rok, jeśli chodzi o migrację, prawda, że o tą reakcję, że my byliśmy dość wsobni, prawda, jako społeczeństwo. No a teraz, przepraszam, ruszyła inna pewna cecha, którą przypisujemy Polakom w badaniach, ja mówię, mianowicie gościnność. Proszę zwrócić uwagę, to nie żadne obozy w tej chwili, obozy, prawda, masowe, owszem są, prawda, gdzieś tam na stadionie, ale istnieje coś takiego jako kategoria gościnności, jak pan mówił, wspólnota naturalna. Kto przyjmuje uchodźców? Przyjmują wspólnotę, rodziny, tak? Wspólnoty lokalne. Proszę zobaczyć, jak tutaj jest prężny, jak dynamiczny jest po prostu jest samorząd, prawda? I w gruncie rzeczy to państwo, które właśnie chce sobie, jak to się mówi, zmierzyć się z tym. No więc to jest po prostu jak gdyby ważne, że jak gdyby te tradycje, którą zrobiliśmy amalgamat, tradycje oświeceniowe, tradycje pozytywistyczne, tradycje romantyczne. I to nie jest tak, że mamy tylko, po prostu mamy pewien miszmasz, prawda? Ja mówię nie na poziomie superideologów, tylko na poziomie po prostu tak zwanej mentalności społecznej. I to wydaje mi się, że ten rodzaj takiej, bym powiedziała, gotowości na zmianę. W tej chwili dobrym Polakiem jest ten, który dba o ekologię. Tak? Dba o to, żeby były rzeki czyste. Znaczy, to zaczyna być, znaczy w gruncie rzeczy mamy oswajanie nowych problemów, nowych wyzwań i przez takie, bym powiedziała, mniej lub bardziej mechaniczne, ale również i pewne próby organiczne, znaczy odwoływanie się do tego, co było. Mamy pewne repertuary, mamy repertuary i podstawiamy, i narzędziownie. Bardzo dziękuję panie doktorze. Pan już wywołał ten temat gościnności. Czy to jest kolejna fala Solidarności? Czy jak to nazwać i co to, i czy to w jakiś sposób jest argumentem w tych dotychczasowych sporach o patriotyzm? Czy wydaje mi się też Sam napisałem o tym jako o drugiej Solidarności i wydaje mi się, że nawet jeżeli pojawią się jakieś napięcia w tych relacjach polsko-ukraińskich, a na pewno się pojawią, tak? No to jakby nie ulega wątpliwości, że już są, tak? To doświadczenie, znaczy to przeżycie dobra, jeżeli sobie je odpowiednio nazwiemy, on no, musi być nazwane też post factum, to ono gdzieś w nas zostanie, tak? Znaczy to jest tak, jak doświadczenie Solidarności zostało w działaczach Solidarności, nawet jeżeli później przyszły trudne czasy, jakieś przyszły podziały, to doświadczenie sierpnia pozostało w działaczach Solidarności, przynajmniej tak jak ja znam z wywiadów z działaczami Solidarności i mam wrażenie, że to doświadczenie, to przeżycie, nie racjonalne, ale to przeżycie emocjonalne, ono zostanie, tak? I ono będzie gdzieś tam się odtwarzało. Natomiast gdy miał tak... Debaty powinny być kontrowersyjne, więc ja postaram się jedną kontrowersję na koniec zasiać, zanim przekażemy Państwu głos. O tym państwie, bo tu też pani profesor bardzo ciekawie mówi o tym, że w XVIII wieku obywatele mówili, że państwo to my, nie coś zewnętrznego wobec... To w XVI wieku już nawet mówili, tak. Tak mówili. Oczywiście to nie jest żadne badanie powszechne, bo tego jeszcze nie, jakby za wcześnie, żeby tak mówić, ale taki obrazek. Urzędnik chyba Urzędu Wojewódzkiego, Mazowieckiego przychodzi na dworzec centralny, podchodzi do tam koordynatorki wolontariuszy i on jej pyta, co on ma robić. Mówi, to ja myślałam, że pan mi powie, co ja mam robić, bo to ja jestem wolontariuszką, a pan jest tutaj z władz, tak? Czyli jakby państwo trochę dezerteruje i jakby zamienia się rolami z obywatelem. I to jest... Tak. I to jest właśnie to jest ciekawe, ale jednocześnie nam pokazuje, że te nasze marzenie o tym, albo marzenie części z nas o tym, żeby zbudować takie normalne państwo, tak, które jak niemieckie czy francuskie, które załatwia problemy publiczne swoimi urzędnikami czy swoimi instytucjami, że może takiego normalnego państwa po prostu nigdy nie zbudujemy, tak? Właśnie dlatego, że no to możemy się spierać, tak? Ale to jest, ja sobie zadaję to pytanie, czy te 30 lat, które minęło, czy ta sytuacja pokazuje, że to jest może jakaś specyfika naszego społeczeństwa, że my zawsze na końcu urzędnik przyjdzie i spyta tego wolontariusza, ale to co ja mam robić, tak? I to jest, ja nie mówię tego jako stwierdzenie, tylko raczej jako pewne pytanie też i kontrowersja do dalszej dyskusji. Adwocem, ale ja bym tę część na chwilkę przerwał, bo poproszę jeszcze Państwa potem o głos końcowy, ewentualnie o komentarze czy odpowiedzi do pytań, ale teraz chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie albo jakiś głos zabrać, bo jak debata, to debata. Prosiłbym tylko o przedstawianie się i zwięzłość, żebyśmy mogli zarówno tutaj się wypowiedzieć, jak i potem też głosy zebrać. Bardzo proszę. Marcin Kędzierski, ja chciałem zapytać o kategorię, która by brzmiała i bardzo dobrze, że ona by brzmiała, bo jest niezwykle ważna, kategoria dobra wspólnego. Ona w naszej Konstytucji pojawia się i w preambule, i później w artykule 1, 25 i w 82. I tak jak tutaj pan doktor zauważył, ona wyrasta z katolickiej nauki społecznej, z encykliki Mater et Magistra. Jest definiowana jako pewna suma środków, które mają pomóc człowiekowi w dążeniu czy w osiągnięciu doskonałości. Ja miałbym bardzo proste pytanie w związku z tym. Jak dziś rozumieć tę kategorię dobra wspólnego, kiedy mamy społeczeństwo tak bardzo spolaryzowane? Jak rozumieć tę kategorię dobra wspólnego, kiedy mamy do czynienia już powoli coraz bardziej z państwem dwunarodowym, tak? Jak rozumieć kategorię dobra wspólnego, kiedy jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej? Więc to by było moje pytanie. Bardzo dziękuję. Są głosy tutaj pan i tam pani. Sławomir Nowotny. Ja zrozumiałem w wypowiedzi pani profesor Grześkowiak taką wątpliwość co do tego, czy w kategoriach patriotyzmu interpretować te dzisiejsze wspaniałe zachowania Polaków wobec Ukraińców, pomoc i tak dalej. Nasunęło mi to pytanie o to, o charakter ewentualnie polskiego patriotyzmu. No, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, no ale znamy takie pojęcie niemieckiego patriotyzmu konstytucyjnego, tak? Prawdopodobnie patriotyzm francuski, republikański też się czymś różni. Nie jest tak, że specyfiką tego polskiego patriotyzmu jest ten taki wymiar właśnie moralny i szczególnie to hasło wymienione przez panią profesor Kurczewską za naszą i waszą wolność. A jak jesteśmy przy wolności, to zauważę, że no, wojna oczywiście narzuciła nam zupełnie nowy kontekst do tych rozważań, ale ja bym chciał cofnąć się o krok do sytuacji pandemii. Pani profesor też wspominała o tym połączeniu miłości do ojczyzny i miłości do wolności. Wolność jako to, co daje ojczyzna. A jak państwo by zinterpretowali zachowania, istotne zachowania pod hasłami wolności, oporu, buntu wręcz społecznego wobec narzucanych przez państwo wymogów sanitarnych, bo obserwowaliśmy coś, co jest, wydaje mi się, bardzo ciekawym zjawiskiem społecznym czy konglomeratem zjawisk społecznych, a nie zdążyliśmy tego chyba przepracować w sposób taki analityczny, bo no, z tego punktu widzenia Putin jakby za wcześnie napadł na Ukrainę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tu były jeszcze dwa głosy. Pani i pana. Dobrze, no to ja się nazywam Julia Kwiecińska i mam pytanie do pana profesora Kuisza, bo zastanawia mnie kwestia tego, jak ten właśnie dorobek okresów podległości, jak mamy sobie z nim radzić w systemie edukacji, w kształceniu kolejnych pokoleń, tak aby nie zostały przygniecione tym dorobkiem, jako już pokolenia, które nie doświadczyły tego i żyją w czasach wolności, bo poruszał pan ten wątek w swojej książce i jestem ciekawa, jakie pole do działania pan widzi konkretnie w tym areale. Bardzo dziękuję. Tutaj pan, za panią. Mhm. Jan Lizenkamp. Pytanie jest takie. Jak do patriotyzmu ma się likwidacja książki z krak i wniosków na poczcie? Tego nie przywróciła dobra zmiana. Kiedyś to był podpis jakiegoś zastępcy ministra Mac, bodajże w rządzie Tuska. Już nikt tego nie pamięta. Ale zawsze troszeczkę trudniej jest wytrzymać. Czy to się ma jakoś do patriotyzmu? Skargi wniosków na poczcie. Skargi wniosków na poczcie. Czy są jeszcze jakieś głosy z sali? A mamy pytania z internetu? Jeszcze nie mamy. To zachęcam państwa. Jeżeli nie, to bardzo bym prosił. Przypomnę w takim razie, może byśmy pojechali tym razem w odwrotnej kolejności niż dotychczas. Pytania dotyczyły, jak dzisiaj zrozumieć dobro wspólne w dwunarodowym, ale spolaryzowanym społeczeństwie. Pytanie było o książkę Skarg i Wniosków, jak również o politykę edukacyjną w systemie niepodległości. Także prosiłbym państwa i o odniesienie się do tych pytań, i o podsumowanie. Pan doktor Kędzierski. Ja zacznę od tego dobra wspólnego. To, co jest mi ostatnio bardzo bliskie, to jest takie rozumienie bogactwa i znaczenia różnorodności. Hans Urs von Balthasar kiedyś napisał taką książkę Prawda jest symfoniczna. A dla mnie ostatnio było niesamowicie ciekawym odkryciem spotkanie już w łonie Kościoła z ruchem ekumenicznym, pokazującym, jak bardzo można odkrywać siebie samego poprzez spotkanie się z innym. Ja wiem, że to może brzmieć banalnie czy trywialnie, ale jednak my dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, no, zaraz będzie dwunarodowe polsko-ukraińskie, a rozumiemy, że mamy też podziały polityczne wewnętrzne, bardzo silne i te polaryzacje polityczne są nie tylko w Polsce, też w innych państwach się nasilają, ale wydaje mi się, że jakaś próba przekroczenia i poszukiwania różnorodności jest jakimś wyjściem. Nie mówię, że to jest coś, co da się zrobić odgórnie, ale szukać i próbować czy dokonywać takich prób oddolnie właśnie, żeby szukać tego bogactwa różnorodności. Natomiast jeżeli chodzi o ten pytanie dotyczące pandemii i wolności, bo wydaje mi się, ono jest ciekawe, ja się sam przyznam do takiej autokompromitacji, to znaczy, a może właśnie Tego jeszcze ciężko ocenić. 21 lutego ukazała się rozmowa, którą przeprowadził ze mną Grzegorz Stroszyński w Gazecie Wyborczej, gdzie wspólnie z Marą Liburą podsumowywaliśmy 2 lata pandemii i mówiliśmy o tym, że polskie społeczeństwo wybrało takie dziwne rozumienie wolności, które było w kontrze do solidarności, że polskie społeczeństwo wykazało się rażącą niesprawiedliwością i to same społeczeństwo, które wykazało się często niesolidarnością wobec osób starszych, osób słabszych, nie bądź gotowe, żeby ochronić ich przed kataklizmem, tak? 200 tysięcy ponadwymiarowych zgonów i 4 dni później to społeczeństwo przyjmuje pod swój dach Ukraińców. Tak? To jest jakiś paradoks dla mnie absolutnie niezrozumiały, pokazujący, że mamy jakiś bardzo specyficzny ten kapitał społeczny, którego ja dzisiaj nie potrafię wyjaśnić, ale to jest jakiś fenomen, którym będziemy się zajmowali, myślę, że przez dziesiątki lat, tak, żeby wyjaśnić, dlaczego przez 2 lata nie byliśmy w stanie zapobiec tym setkom tysięcy wręcz zgonów, w większości niepotrzebnych, albo w dużej części niepotrzebnych, zwłaszcza wśród tych osób starszych, tak, które były wręcz wyrzucone poza nawias wspólnoty politycznej, a kilka dni później byliśmy gotowi, żeby dzielić się taką solidarnością. Więc to jest dla mnie jakiś fenomen, na który ja nie znajduję odpowiedzi. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Więc pytanie dotyczyło edukacji i tutaj ja szukałem pewnych tropów, no bo to jest, po pierwsze, to jest fajne zadanie. To jest naprawdę fajne, bo tutaj chyba tropem Marcina Króla pozwolę sobie podążać, po prostu zanurzanie się w polskości, ale takie jaką ona realnie jest, a nie tej pile w kanonu szkolnego, jest po prostu gratyfikujące, jest niesłychanie ciekawe, tylko trzeba niestety iść, chodzić własnymi drogami, no trudno i darmo. Ukazał się taki raport Naród w szkole, bardzo, bardzo tak, poważna praca socjologiczna, która pokazuje, że od lat... No okej, no ale dobrze, wydaje mi się, że też socjologiczna, ale rzecz nie w tym, tylko w tym, że ten raport pokazuje, że na przestrzeni lat, jeśli chodzi o edukację, się nic nie zmieniło. I to potwierdza, nie wiem, moje doświadczenia akademickie, kiedy spotykam się, prawda, z kolejnym rocznikiem studentów, to po prostu natychmiast takie pytanie, gdzie tam się kończy materiał i się okazuje, że mniej więcej tam się kończy, gdzie już zaraz będzie 30 lat temu kończył się mój materiał w liceum i po prostu to jest coś takiego, że no, powstanie warszawskie z grubsza dla wszystkich, to jest ostatnie ogniwo, bo się nie można wyrobić z materiałem, brzmi uzasadnienie i na tym tle się okazuje się, że nic się nie zmieniło, to znaczy prowadzi się jakieś spory o kanon, o to, czy jedna właśnie lektura, czy druga wypadła z kanonu, ale tam w ogóle to nie dociera, nie ma szansy. Więc nie wiem, czy teraz te reformy nowe coś zmienią. One z zupełnie innych powodów budzą moje ogromne zastrzeżenia. Natomiast jeśli chodzi o różnorodność polskości, to tu podam taki przykład, który w jednym tekście próbowałem analizować, mianowicie biografia Wyspiańskiego. No, Wyspiańskiego się czytać, no, dobra, przychodzi z trudem, prawda, dzisiaj, ale dla odmiany biografię ma tak fenomenalną, że zestawianie tekstów, taki jeden z pytań o sposób, tak? Zestawianie tekstów z biografiami jest absolutnie ciekawe. To znaczy my zaczynamy oglądać różnych tam, ściągamy trochę, właśnie dlatego, że żyjemy w niepodległości, to możemy sobie pozwolić na trochę wielkopańskość wobec własnej tradycji. Więc co robimy? No nie musimy na kolanach wobec tych, prawda, wielkich romantyków i innych osób cały czas z takim nabożnym stosunkiem do nich podchodzić, tylko wprost przeciwnie, zadawać pytania. I to jest naprawdę ciekawe, jak oni zarabiali pieniądze, jak żyli, jak wyglądała ich higiena. To jest arcyciekawy sposób, w jaki umierał Wyspiański. W jednej z ostatnich ukazała się taka biografia teraz. Jest tak wstrząsający i poruszający, że wydaje mi się, że jak mało co przywraca, prawda, taką koturnową trochę postać temu współczesnemu czytelnikowi, który po prostu bierze i nagle widzi, że facet jak kichał, to mu wypadały kości z nosa i ten ciężki syfilis, który go tam dotykał, jeżeli się go skonfrontuje z kolejnymi tekstami literackimi, które powstawały, to jest naprawdę przejmujące. To jest jakiś wielki film swoją drogą. I można tak o wielu bohaterach opowiedzieć. Ostatnio z profesorem Andrzejem Nowakiem spieraliśmy się o właśnie takie wzory osobowe. No i na przykład, ja nie wiem, prawica jest różna, tak jak liberałowie są różni, i jest prawica, która ma jakiś problem z mniejszościami seksualnymi, ale wtedy będzie miała problem na przykład z Janem Lechoniem. Prawda? Bo Jan Lechoń miał ogromne kłopoty ze swoją tożsamością seksualną, a patriotyzmu mu nikt nie może odmówić. Jest jednym z największych polskich poetów. W związku z tym zaczyna się bardzo ciekawy temat do rozmowy. W książce profesora Nowaka jest on przeciwstawiony Iwaszkiewiczowi. Obaj byli homoseksualistami wielkimi i każdy rozumiał polskość na swój sposób i każdy ją przetwarzał literacko na swój sposób. Jest to absolutnie, to są fenomenalne tematy, na które z dzisiejszego punktu widzenia możemy sobie pozwolić, bo ta polskość w różnorodności jest po prostu super ciekawa i bardzo gratyfikująca. Więc wydaje mi się, że to się sprowadza tylko do tego, o czym pani profesor powiedziała, bo państwo to my i po prostu sobie sprowadzać powinniśmy to pod własną strzechę. Dziękuję. I ostatni głos należy do pani profesor Anny Grześkowiak-Krwawicz. No tak, mnie jest najtrudniej, bo ja rzeczywiście orientuję się raczej w tym, co było 300 lat temu albo 400, ale dwie rzeczy w dyskusji mnie zainteresowały, to znaczy jedno to, co pan, no tutaj już wielokrotnie było i pan też mówił, kwestia tego dobra wspólnego. To znaczy po pierwsze ujmę ja się za starożytnymi. Idea dobra wspólnego, bonum publicum, to jest starsza niż chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zaadaptowało pewną ideę, którą stworzyła filozofia, no, co najmniej rzymska. Oczywiście później to zostało do pewnej idei innej dostosowane, a więc i ta idea rzymska bardzo mocno oddziaływała na koncepcję całej Europy. Nie tylko chrześcijańska, ale właśnie rzymska w czystej postaci, w cycyloniańskiej postaci dobra wspólnego. Z tym, że dobro wspólne to już jest raczej refleksja prywatna, to jest bardzo niebezpieczne hasło. Bardzo wzniosłe i bardzo szlachetne i bardzo silnie rzutujące właściwie na narrację polityczną szlachty od XVI wieku. Tylko pytanie jest zawsze, co to jest dobro wspólne, bo prawie każdy polityk w dzisiejszych czasach troszczy się o dobro wspólne, tylko ono strasznie mało jest wspólne bardzo często. Więc tu jest pewien problem, że jest to pewien konstrukt idealny i byłoby bardzo dobrze, gdyby ludzie do niego dążyli, ale wydaje mi się, że niestety zgniły kompromis jest tym, co jest zdecydowanie pożyteczniejsze w polityce. Pewnym nieszczęściem szlacheckiej Rzeczypospolitej było to, że aczkolwiek w praktyce oni ów kompromis stosowali i stosowali go świetnie, to jest tak zwane ucieranie materii w Sejmie, ale jako idei go nigdy nie przyjęli. Dla nich ideą była zgoda, która oznaczała ostateczności. Można było mieć bardzo różne zdania, ale w ostateczności przyjęcie rozwiązań najkorzystniejszych dla wspólnoty. No jest to piękna idea i ja ją bardzo popieram, tylko że w praktyce jest bardzo mało realna, niestety chyba. Natomiast to, co pan mówił o tej wolności, ja tu chyba, tu pan jest specem od tego, ale chyba nawiążę do wolności liberalnej, to znaczy moja wolność kończy się tam, gdzie narusza się wolność drugiej osoby. I tutaj jest ta kwestia maseczek, z tym, że nagle się okazało, że my nie bardzo z tą wolnością jesteśmy, nawet tą liberalną, czyli tą no, taką swobodniejszą w porównaniu do wolności pozytywnej czy tamtej rusowskiej. A natomiast tak sobie myślę, pana problem z Ukraińcami i właśnie maseczkami. A czy to nie jest przypadkiem tak, że maseczki nam kazano nosić, a Ukraińcami nikt nam się nie kazał opiekować? Polacy są narodem przewrotnym. Dziękuję pani profesor. Ja jeszcze przypomnę jeszcze raz szanownym państwu, był dzisiaj z nami pan dr Marcin Kędzierski, pani profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz, pani profesor Joanna Kurczewska i pan dr Jarosław Kuisz. Brawa dla państwa.